Dziś wyburzamy 1,72 m2 ścian działowych i jeśli przyjmiemy średnią cenę 10 000 zł za metr kwadratowy mieszkania, to już na wstępie odzyskaliśmy dla klienta 17 200 zł w powierzchni, czyli zaczyna się dobrze. Zawsze pokazuję wam projekty prawdziwych mieszkań, dziś oczywiście jest tak samo, z tą jednak różnicą, że nie jesteśmy w mieszkaniu deweloperskim, a w takim, w którym obecnie mieszkają klienci, którzy postanowili zrobić remont generalny. Obecny układ mieszkania zakłada salon z jadalnią yy, oraz kuchnię, jedną sypialnię dla pary, gabinet do pracy, łazienkę z wanną oraz garderobę. Co ciekawe, program ma się nie zmieniać, czyli potrzebne są dokładnie te same pomieszczenia. Klient jednak chciałby uzyskać trzy ważne rzeczy: większą przestrzenność mieszkania, łazienkę z wanną i z dodatkowym prysznicem oraz jak najwięcej miejsca na przechowywanie czyli szafy w sypialni i gabinecie. Na czerwono pokazuję Wam tutaj, które ściany są do wyburzenia. To jest ponad 12 metrów bieżących, więc będzie sporo gruzu, ale wiele dzięki temu zyskamy. Oprócz włączenia do przestrzeni dziennej powierzchni, korytarza oraz otwarcia kuchni przesuwam też ścianę w taki sposób, że powiększam salon kosztem gabinetu, który nadal pozostanie spory i na pewno będzie funkcjonalny. Zaraz to sami zobaczycie i ocenicie. Wyburzam też ścianę między sypialnią a gabinetem. Ale nie obawiajcie się, za moment będą tutaj znowu dwa pomieszczenia. Zobaczcie teraz, jak wygląda rzut po zaaranżowaniu i umeblowaniu. Pomniejszony gabinet nadal ma bardzo duże biurko i pojemną szafę. Żeby doświetlić to biuro, a także optycznie powiększyć, zaproponowałem dwuskrzydłowe i przeszklone drzwi. Mamy dzięki temu też ciekawą i ładną oś widokową, widoczną zarówno z salonu, jak i ze środka gabinetu ścianę, którą wyburzyłem, zastępuje podwójną zabudową stolarską, szaf, każda po 60 cm głębokości. Dajcie znać, czy sami balibyście się takiego rozwiązania u siebie i wolelibyście mieć jednak klasyczną ścianę. Zobaczcie też, jak wiele może dać nawet niewielkie przesunięcie przegrody między pomieszczeniami. Oryginalnie ściana znajdowała się tutaj i nie mieliśmy już po prostu fizycznie miejsca na szafę. A dzięki tej zmianie i przesunięciu, zyskujemy przestrzeń na głęboką szafę w zabudowie o długości 300 cm, bieżących, czyli to jest naprawdę bardzo duża szafa. Co do przestrzeni dziennej, to myślę, że widać jak na dłoni, jak bardzo się powiększyła. Fizycznie to prawie 10 m2, a wizualnie jeszcze więcej, ponieważ przestrzeń salonu, kuchni i jadalni zlewa się i nawzajem optycznie powiększa. Łazienkę przeprojektowałem tak, że jest teraz miejsce na wannę oraz spory prysznic, na którym zależało klientowi. W wersji, którą Wam pokazuję, pralka zawędrowała do kuchni. Klientom pokazywałem też na spotkaniu opcję z pralką wewnętrzną, którą można uzyskać kosztem powierzchni prysznica, oczywiście zachowując ten prysznic, oraz kolejną opcję z pralką w obecnej garderobie. Kuchnia jest spora, z obu stron zakończona słupkami wysokiej zabudowy tutaj lodówka, tutaj słupek z piekarnikiem. Mamy oczywiście zachowany trójkąt roboczy i ciąg pracy w kuchni, więc będzie to wygodna kuchnia. To już kwestia na inny etap projektu, tak aby opracować to w detalu. Ale pomysł jest taki, żeby wysoką zabudowę lodówki otoczyć od strony przedpokoju niską, zabudową siedziska i półki na drobne rzeczy takie jak portfel czy klucze. Można to zaokrąglić, można też wykończyć miękką tkaniną. W tym odcinku chciałem Wam pokazać, jak wiele można uzyskać, nawet niedużymi ruchami i nie zmieniając nawet liczby pomieszczeń. Jeśli tylko chcecie, to wasze mieszkanie może być następne. Więc jeśli kupujecie lub remontujecie mieszkanie, wchodźcie na międzyliniami.com, wypełnijcie formularz, a ja resztą już się zajmę. Do zobaczenia w następnym mieszkaniu i w następnym odcinku.